No tak. W końcu zrewidujesz porządnie skórę. I tak jest dobrze. Dobra. Czy ty pamiętasz modelu, jak dba się o naklejenie? Daj mi pani tę naklejkę. Nie. Smaruję się. Ja się zawsze, ja smaruję zawsze jak. Czyli raz dziennie. Tak. Napasowałoby trochę więcej. Na początku trochę więcej, ale później jeszcze raz. Aha, no nie bardzo. Czego? Co, czas mi tak smarować? No. Dobra, zaczynamy, więc. Jak? Czemu zaczęłaś, jak jeszcze nie widać? No bo patrzę sobie. No ale dobra, już widać. Już widać. Już widać, także możesz przywitać panów. Dzień dobry. Dzisiaj robimy kolejną sesję z przykrywania wylaserowanego już tatuażu. Teraz spróbujemy uzyskać taką pigmentację, żeby było jak najmniej widoczne wszystkie rzeczy, które mamy tutaj. Skóra jest różnej struktury, więc trzeba bardzo powoli presować, starać się to wszystko ujednolicić. Jak widzicie tutaj, maskujemy już kolorem dobranym pod kolor skóry. Pod kątem, żeby to było zacieniowane. Wydaje mi się sporo pracy dzisiaj. Drugi zabieg maskowania, tutaj na fajnie wszystko było przygotowało, a teraz powie ładnie ujednolicone. Widzicie, dzisiaj ma strasznie dużo igieł, więc musimy się zapytać naszego modela, jak mu z tym. Jest w porządku. Ale jest. Lekki ból odczuwalny, ale do zniesienia. Nie, bo chwileczkę to potrwa. Możesz mi dać rozpiskę, w jakich miastach jest, w jakiej na jakiej ulicy? Co macie? No nic. Czy pani na pudery się wpisała jeszcze? Na Katowice? No nic, na razie, bo ja powiedziałam jej, żeby wysłała mi dam polecić. Dobrze widać w ogóle. Widać, widać. Trzeba bardzo uważać z igłami.
Wiesz, i bo zwykło używać w Polsce jest 23 w dwóch rzędach. Nie, no, dotykają skóry. Natomiast pracujemy ze skórą, która ma różną zwierzchnię. Tutaj trzeba szczególnie czuć pod palcami, co się robi. Maszynka odbija te drgania na naszą rękę. No i szukę z nim parze z okiem. Niestety nie się mogło wydawać, natomiast efekty mogą być super fajne. Widzicie, tutaj już fajnie się ujednolica. Skóry. Tam gdzie nasze kamery są szybsze, to tam już będzie się miałać. Oczywiście trzeba jeszcze brać pod uwagę, że skóra bardzo szybko będzie się w różnych partiach zaczerwieniać. Tak samo jak na pracy tytoniowej, to bardzo szybko skóra zatnie. No jest to mało komfortowe miejsce dla klienta oczywiście. Bolesne, no ale tutaj na szczęście mamy do czynienia wytrzymały, więc będziemy je pracować. Im wolniej pracuje nasza ręka, tym więcej badnika jestem w stanie wbić w to miejsce. To jest jedyne, na co nic nie możemy poradzić, dokładnie ta struktura. Trzeba przyzwyczaić, szczególnie jeżeli trafimy do kogoś, kto był średnim specjalistą, zanim trafiliśmy na laser, to niestety laser jednak tutaj nie pomoże. Zawsze można zapytać jakieś inne możliwości, które pomagają pozbyć się jednak tych nierówności skóry. Natomiast jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, to przyłaskować bardziej kolorem jak najbardziej zbliżonym do cery. Jeżeli mamy do czynienia z takimi dziwnymi, jak tutaj widać, to też na przykład nie możemy wypełniać kilkoma kolorami, bo to są blizny, które jeszcze będą migrować. Trudno się lekko przesuwać do ciała. Nieźle. To, co zdawało mi też wymaga pewnej tam precyzji no i pewnej ręki. Natomiast plusem takiej pracy jest to, że klient mniej cierpi, bo więcej powierzchni jest w stanie pomaskować na raz. Zmiany.
Możesz usłyszeć, jak tutaj go śpiewa. Jest w kolorach dzieje się zwykle tak, że wychodzi nam osocz, odsoczek, tutaj widać. Więc to nie jest tak typowo krwawienie znane, tylko po prostu jasne kolory mają tendencję do pokazywania właśnie tego, gdzie się mieliśmy i czy zrobiliśmy to prawie. Powinno się pojawić i zniknąć. Oczywiście chwila do trwania jest. Nie wiem, czy słychać w ogóle ten dźwięk, jakby chodziło w skórę obrazowy ze stopinią. Prześcielować. No i teraz, ponieważ zbliżają się wakacje, zasady są proste. Za każdym razem, każdorazowo, przed pozycji słonecznej, krem tam. Świeżo naruszony do skóry, jak będzie bardziej wrażliwy. To na nawoł, auto, będzie niezbędna. Znaczniki, no, głowa tak znaczy, że robią. Dajemy czas na regenerację w tym dzisiejszym zabiegu. Więc też myślę, że on bardzo dużo wyrówna sam sobie. Pokryte kolorem cały. Cały ten tułacz, teraz my będziemy właściwie to, co z niego zostało. Żeby sobie dociniować. Fajnie, piecze, to za.
Troszeczkę na pewno. Tak, troszeczkę. Dzielni. No mimo wszystko. To na pewno jest za przyjemne. Nawet jeżeli nasz model będzie twierdził inaczej, ale niestety konieczne, żeby ta troszeczka taka, którą mieliśmy wcześniej, troszeczkę się blendowała z kolei. Widzimy wszyscy nas bardziej podobny kolor do koloru skóry. Co prawda, jak jest na rumień, to ciężko zobaczyć. Uwaśnieniowanie. Mamy przyklepę. Uwaśnieniować. I na koniec moje ulubione. Będą one służyły do wbicia jeszcze tego ładnika w te miejsca. Jak je widać. Malutkie rzeczy. To wynikają też z niejedności. Używamy naprawdę szkieł typu shader. Czyli szeroko rozstawione, żeby sobie jeszcze rozjaśnić, co? Ale tylko w niektórych miejscach, żeby było w miarę równo. Czyli tam, gdzie były te blizny. I tak naprawdę były to na napisy, dobrze? Tak jest. Tatuaż nie może wykonywać. Każdy, niektórzy ludzie po prostu nie umieją robić. Wydawałoby się znalazłem, ale jak napisy, kaligrafia jest niezwykle trudna. Mam czasami kogoś przerasta, no i później dostałem bliznę podczas wynoszenia. Już wzrosty. Natomiast mamy tutaj się wbijane generalnie. No, nie w samą bliznę, tylko w te oteczki. No bo tutaj najwięcej jest w drugi. Okay.
to ja wydzielam z tego. Próbujemy jeszcze jakby to pigmentować, czyli dać się, żeby osocze sobie wyszło. W przypadku wyszło. Chcę jak zniweluję na przykład cały ten rumień, to tylko teraz widać ładnie, jak się pomoże łączy. Będzie to bardzo ładnie wyglądać. Ten kolor jeszcze rozjaśnieje delikatnie, więc będzie zupełnie takie kolor skóry. Chwileczka. Nalewamy i gotowa. Zabieg jest już taki fajnie, bardziej ekspresowy, no i będzie widać już taki fajny wymierny efekt. Jeszcze otworzy się przewija, to jeszcze chwilkę, tak żeby się przestało przewijać. To znaczy, że też czyścić. Czego nie wolno robić bezpośrednio po zabiegu? Nie wolno się kąpać w basenie, nie używać gorzowej sauny, wylać długich kąpieli. Wannie z zanurzoną, bezpośrednio laną, a tak to wszystkie chwyty dozwolone. Więc można spokojnie sobie egzystować. Nasza intencja twórcza była jeszcze taka, żeby się pozbyć tych blizn, to można było się spokojnie udać do kosmetologa. Na też tak uważam. Karbocyterapię i wtedy ładnie ściągniemy wszystkie te nierówności. My tu mamy takich fajnych kosmetologów, bardzo zdolnych, bardzo przyjemne. Mało przyjemne, nie? Da się znieść, lecz odczuwa lekki ból. Bardzo dobrze, znaczy przykro strasznie. To znaczy, że nasz model jednak żyje. Tak, ale zapraszam bardzo serdecznie. Nie, obsługa. No i tak na razie wszystko, co możemy w tym momencie zrobić. Wstępności i ta ostre światło specjalnie do naszego nagrania też zupełnie inaczej to wygląda, jak już to światło jest naturalne. W każdym bądź razie mamy już bardzo fajny kolor, który jest też tożsamy ze skórą. Więc już powolutku jesteśmy na następnej presji. Oczywiście nigdy nie można nic zagwarantować na 100%, bo zawsze może po prostu skóra się zachować troszeczkę inaczej, ale musimy być dobrej myśli, bo tutaj wszystko wygląda. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy za like. Jeszcze chwilka bez opóźnienia. Jest, możecie gadać. Możemy gadać. Zabolałeś fix, nie? Nie, ale...